jedną z zasad lidera jest budowanie sieci. Duży może więcej. Siła w grupie. Dlatego ta zasada zachęca i poniekąd motywuje lokalne grupy działania do tego, aby wchodziły we współpracę, w kooperację, budowały sieci na każdym szczeblu. Na przykład na poziomie regionalnym Dolnośląska Sieć Partnerstw jest najlepszą strukturą, żeby przywołać ją jako przykład funkcjonującej sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dzisiaj uczestniczymy w dożynkach wojewódzkich w gościnnym Domaniowie. Jest to dla nas szczególna okazja. Spotkaliśmy się wszystkimi lokalnymi grupami działania, które pracują już od 15 lat na Dolnym Śląsku. Lokalne grupy działania, wykorzystując to ogromne święto na obszarach wiejskich, dożynki wojewódzkie, świętują 30-lecie powstania lidera w Europie. Bo jak Państwo byście policzyli 30 lat, no to wtedy u nas jeszcze nie było nawet Unii Europejskiej. I powiem szczerze, były takie głosy, że polska wieś nie jest przygotowana na program LIDER. Jak widać, program LIDER cieszy się bardzo dużą popularnością i przysłuża się bardzo korzystnie dla obszarów wiejskich, zarówno dla jej mieszkańców, poszczególnych przedsiębiorców, gmin, jak i organizacji pozarządowych. Lokalne grupy działania pracują na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich Dolnego Śląska, ale równie ważna jest integracja i spotkanie, jak również wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi stowarzyszeniami. Lokalne grupy działania na co dzień bardzo zaangażowane są we wdrażanie swoich strategii, które tworzą trochę takie indywidualne światy. Natomiast w ramach współpracy Dolnośląskiej Sieci Partnerstw mamy możliwość nie tylko podejmowania wspólnych, ważnych dla nas inicjatyw, ale również, tak jak w przypadku tego projektu, gdzie byliśmy zainteresowani przyjrzeniem się, zebraniem i promocją dobrych praktyk, mamy możliwość zobaczenia tego, co robią lokalne grupy i wspólnego komunikowania tego sukcesu związanego z tym, że udaje się na obszarach wiejskich zaangażować i mieszkańców, i stworzyć ciekawą ofertę dla organizacji pozarządowych i współpracować z podmiotami publicznymi. To wzięło się z potrzeby tak naprawdę wymiany doświadczeń, dlatego że część lokalnych grup działania, jeżeli chodzi o markę lokalną czy produkty lokalne, zaczęła pracować nad tym tematem bardzo dawno temu. Niektórzy dopiero zaczynają. Także lokalne grupy są na bardzo różnych etapach też rozwoju produktów lokalnych, usług i marek lokalnych. I pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby zobaczyć, co kto robi. Jakie to są produkty? Część robiła profesjonalne zdjęcia, sesje zdjęciowe, profesjonalne szkolenia dla przedsiębiorców dotyczące etykietowania, brandowania czy innych aspektów. Moim zdaniem zdecydowanie ten projekt jakby podniósł poprzeczkę i pokazał, że warto też profesjonalizować się, jeżeli chodzi o produkty lokalne i pokazuje też kierunki, dlatego że część lokalnych grup działania poszła w sprzedaż, czy to stacjonarną, czy to internetową, ale też część buduje centra, czy miejsca takie, w których będzie to centrum usług, produktów, centrum turystyki, informacji turystycznych. Wydaje się to po prostu dobrym kierunkiem. Poznałyśmy się na pierwszym wydarzeniu, które realizowaliśmy w ramach projektu Marlon i z racji tego, że obszar jest duży, nawet nie sądziłam, że, bo rzeczywiście my też jako pracownicy FGD mamy szansę poznać tych ludzi bliżej. Trochę nas, organizacja tych wydarzeń pchnęła nas więcej w teren. Zmieniliśmy trochę strategię. Robiliśmy zawsze duże eventy w dużych centrum, nawet stolicy powiatu Oleśnicy, która nie należy do stowarzyszenia. Zmieniliśmy strategię i zaczęliśmy się więcej pojawiać na obszarze naszych gmin partnerskich i to też zaowocowało, więc to się akurat dużo pracy, ale efekt jest super. Od razu zaczęło się, poznałyśmy się tak bliżej właśnie na tym spotkaniu w Namysłowie. I potem już kontynuowałam, to znaczy miałam możliwość, żeby właśnie towarzyszyć Dobrej Witawie na wszystkich kolejnych imprezach takich właśnie plenerowych i tam prezentowałam swoje wyroby. Prowadzę manufakturę kosmetyczną, głównie zajmuję się wyrobem mydła naturalnego,
taką metodą rzemieślniczą i też rozszerzam powoli swoją ofertę o inne kosmetyki. Cały świat na tym zarabia. Mówię tutaj szczególnie o takich dobrych przykładach krajów jak Włochy, Francja, ale też inne kraje, które jeżeli chodzi o produkty lokalne i marki lokalne, pokazuje w jaki sposób ludzie, mieszkańcy, ale i całe regiony na tym zarabiają. Ta turystyka po prostu ma zupełnie inny wymiar i myślę, że w tym kierunku powinniśmy podążać. Wow!